Proszę bardzo. Może pytanie, nie wiem, czy ludzie będą chcieli słuchać na temat tego pana. Ja go nazywam Wolf Deutscher, ten namiestnik niemiecki, może pan rozszerzyć tego. Kogo? Namiestnik niemiecki, Ryży. Ryży. Tak. No, chodzi panu o Donalda Tuska. O Donalda Tuska. No, wie pan, ja mam tutaj swoją teorię na temat Donalda Tuska. Ja go zresztą znam osobiście, jeszcze z dawnych czasów. No teraz to już tam za duża różnica jest, ale znam go. Dlatego mówię, że go znam, nie żeby się przechwalać, tylko żeby tu państwa przekonać, że on jest takim samym człowiekiem jak my wszyscy. No i jak Polska przeszła pod kuratelę strategicznych partnerów, to Donald Tusk został premierem rządu. Nawiasem mówiąc, ustąpił mu Jarosław Kaczyński. Bo co zrobił Jarosław Kaczyński? Jarosław Kaczyński kierował rządem koalicyjnym, złożonym z PiS-u, Samoobrony i Religii Polskich Rodzin. I przekonał się, ja uważam Jarosława Kaczyńskiego za wirtuoza intrygi, ale takiego, co się potyka przeważnie o własne nogi na koniec. I Jarosław Kaczyński się zorientował, że udział tych tak zwanych przystawek, czyli Samoobrony Ligi Polskich Rodzin w rządzie, bardzo tę partię wzmacnia. No i postanowił położyć temu kres. I co zrobił? Pan Kamiński, jest obecnie minister spraw wewnętrznych, zorganizował aferę gruntową, w której chodziło o to, żeby Lepera oskarżyć o łapownictwo, krótko mówiąc, przyłapać go na wręczeniu łapówki. Problem polega na tym, że ABW tą aferę gruntową zmontowało, tylko problem leży w tym, że zgodnie z ustawą o ABW ci agenci mogą posługiwać się fałszywymi dokumentami, na przykład fałszywe dowody osobiste, fałszywe dowody rejestracyjne samochodów, takimi fałszywymi dokumentami, które mogłyby przyczynić się do ich identyfikacji jako agentów ABW. To im wolno robić i oni się mogą posługiwać takimi fałszywymi dokumentami. Natomiast nie wolno im fałszować aktów własności, ani decyzji administracyjnych i tak dalej. A afera gruntowa polegała na tym, że ABW sfałszowała decyzję administracyjną i przypadkowo się to wykryło, bo naczelnik gminy popatrzył, on tu wydał niby decyzję, której w ogóle nie wydawał, no i się mleko rozlało. I co się wtedy stało? To wiem to na podstawie wywiadu, jakiego Jarosław Kaczyński udzielił naszemu dziennikowi. Gdyby tego nie przeczytał, to bym nie uwierzył, że coś takiego było możliwe. Otóż Jarosław Kaczyński zaproponował Andrzejowi Leperowi, żeby on się oddał do dyspozycji prokuratury, ale żeby Samoobrona nie wychodziła z koalicji. No, zdumiało mnie, naiwność tej propozycji mnie zdumiała. Jeszcze komu zaproponował? Andrzejowi Leperowi. No to już naprawdę było to jakieś brawura taka, zupełnie niepojęte. No ale to on sam to powiedział, więc chyba tak było. No skończyło się na tym, że trzeba było zgłosić dymisję rządu. No i wybory w 2007 roku wygrał Donald Tusk. Donald Tusk został premierem. Donald Tusk, tak jak mówiłem, jest takim samym człowiekiem, jak i my wszyscy. W związku z tym, jak go stare kiejkuty trzymały na krótkiej smyczy i ciasnej obroży, to każdemu z nas byłoby przykro i chciałby jakoś tutaj się wyswobodzić z tych ograniczeń. I Donald Tusk też. Mianowicie na wiosnę 2008 roku dowiedział się, że w Polsce jest taki jegomość, który się nazywa Peter Fogel. Peter Fogel. Otóż ten Peter Fogel tak naprawdę nazywa się Piotr Filipczyński z porządnej ubeckiej rodziny i pod koniec lat 70. został skazany za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem na 25 lat więzienia. Ale
jeśli dobrze pamiętam, w 1983 roku na przepustkę z więzienia wyjechał do Szwajcarii. Tam został znanym finansistą, zmienił nazwisko na Peter Vogel, a prezydent Kwaśniewski w ostatnim dniu swojego urzędowania ułaskawił go. Więc Peter Vogel uznał, że jest bezpiecznie, zaczął przyjeżdżać do Polski i Donald Tusk się dowiedział, że on jest i kazał go aresztować. No bo wiadomo było, kto to jest, że to będzie mógł tutaj teraz pogrywać ze starymi kiejkutami. I stare kiejkuty to zbagatelizowały to, tylko się w takich głównych tam telewizyjnych stacjach i w gazetach ukazały takie publikacje, ukazały się, jak to niebezpiecznie jest w polskich więzieniach. Że tam się ci więźniowie w celach monitorowanych 24 godziny na dobę wieszają się na własnych skarpetkach, sami nie wiedzą kiedy. No to jak Vogel przeczytał taką, to on to już wiedział, czego ma się trzymać, że mordę w kubeł i tak dalej. No i wydawało się, że się na tym skończy, ale nie, bo tam, bo on w tym areszcie wydobywczym siedział, nikt go z tego aresztu wydobywczego nie wydobywał i z nudów zaczął coś chlapać. Z nudów zaczął coś chlapać i dziennik, jak to się mówi, dotarł do tajnych zeznań Vogla w prokuraturze. Vogel powiedział, że generałowi temu, Gromosowi Czempińskiemu, jakiś Turek zwinął $1 000 000 z konta w szwajcarskim banku, a generał nawet nie zauważył, że coś mu zginęło. No to dziennikarze do generała, tu co to? Generał oczywiście zbył to wzgardliwym milczeniem, te wszystkie pytania, ale widocznie doszli do wniosku tam w tym gronie, że Tusk się za bardzo rozbrykał i trzeba mu przytrzeć rogów. No i co? I w ten sposób się narodziła afera hazardowa. Tam na cmentarzu tego się namawiali się i tak dalej. Donald Tusk tutaj już się poczuł mocno w siodle i zlekceważył to, bo jak się tam już wydało, że ta afera hazardowa wybuchła, to dziennikarze do niego, czy będą jakieś konsekwencje personalne. A on, jakie tam konsekwencje? Zobaczymy, jak sobie pan Chlebowski i pan Drzewiecki poradzi na konferencji prasowej. Najwyraźniej sobie wyobrażał, że będzie tak jak zawsze, to znaczy, że oni coś tam powiedzą, dziennikarze to powtórzą swoimi słowami i tyle. I dopiero kiedy zobaczył, że dziennikarze ktoś spuścił z łańcucha i oni tam panu Chlebowskiemu wyrywają kawały żywego mięsa przed kamerami telewizyjnymi, a ten wytapia z siebie tłuszcz na oczach całej Polski, to zrozumiał, że parasol ochronny nad nim został zwinięty. I za chwilę on tam będzie w takiej roli stał. No i tu się przestraszył. Wszystkich zdymisjonował i to w panice, bo między innymi Grzegorza Schetynę. Tam pytali go, dlaczego Schetyna, przecież on nie... A mówi, bo mam do niego pełne zaufanie, więc go zdymisjonował. No tak mówi człowiek malignie, po prostu ciężko przestraszony. No i proszę zwrócić uwagę, że jak wszystkich powyrzucał tam z rządu, to nie wypełnił wakatów. Co to znaczyło? Dobra, chłopaki, już jestem grzeczny, proszę, przyślijcie tutaj swoich ludzi, niech oni tutaj mnie pilnują, żebyście im, a ci powiedzieli, o nie, bracie, ty żeś chciał z nami w taki sposób pogrywać, to się takim sianem nie wykręcisz. No i od razu, szlaban na prezydenturę, a przecież Tusk wszystko robił, żeby dla prezydentem zostać. No i ustawa hazardowa, której nie można było przez 2 lata uchwalić, to w 2 tygodnie została uchwalona. Jak się tam przeczytać, to widać, że są takie naprowadzenia, że tylko bezpieczniacy mogą się hazardem zajmować w Polsce. No i nie wiadomo, do czego by doszło dalej, gdyby nie nasza złota pani, która sobie w Tusku podobała z jakichś zagadkowych powodów. Nasza złota pani załatwiła Donaldowi Tuskowi wtedy nagrodę imienia Karola Wielkiego. To jest bardzo prestiżowa nagroda, to między innymi Jan Paweł II ją dostał i przyjął. No to w takim towarzystwie Tusk się znalazł. To był taki sygnał,
dla tych jego prześladowców, że kto teraz podniesie rękę na Donalda Tuska, to będzie miał ze mną do czynienia. To ja się z nim już rozprawię. No i aluzja została zrozumiana, bo okazało się nawet, że żadnej afery hazardowej nie było. Przedtem była, a potem bo się okazało, że nie było. No ale na wszelki wypadek nasza złota pani przeniosła mocną ręką Donalda Tuska na salony brukselskie. On został tam tym przewodniczącym. Tym, no i no, krótko mówiąc, zrobiła z niego człowieka. No i no, dlatego jak po tej rozmowie pani naszej złotej z Bidenem Tusk zgłosił zamiar powrotu na ojczyzny łono, no to ja się domyśliłem, że tu nie ma miejsca na żadne samowolki. On musiał mieć przynajmniej pozwolenie, a prawdopodobnie polecenie. Takie, no bo jak mamy tu zagospodarować te wpływy, no to musi ktoś to robić. No to Donald Tusk właśnie się nadaje lepiej niż ktokolwiek inny. I naczelnik państwa Jarosław Kaczyński doskonale to wie, bo głównym wrogiem to jest Putin, a zaraz następnym to jest Donald Tusk. Jakby Putina nie było, to Donald Tusk był na pierwszym miejscu. No i Donald Tusk nawet tego specjalnie nie ukrywa. Nawet tego specjalnie nie ukrywa i ta Volksdeutsche Partei też tam robi, zwłaszcza na terenie europejskim, różne psoty wyprawia. Głównie tam jest taka pani Róża, hrabina Róża Thun und Händehoch. Proszę? Znowu Woźniakowska. Nie, Woźniakowska, tak. Ona z takiej... Już teraz stracił poparcie już Niemiec. Proszę? Tusk już stracił poparcie Niemiec. Tuż... Nie wiem, zobaczymy, przekonamy się. Jeszcze mamy rok wyborczy dopiero przyszły. W ciągu roku to, bo koniec świata może się zdarzyć. Wygląda na to, że Trzaskowski ma to zadanie. Proszę pana, Trzaskowski odwiedził Waszyngton. No i to tam też liczy na to, że nasz najważniejszy sojusznik, jak Tuska nie zaakceptuje, bo Tusk za bardzo z Berlinem, no to on będzie strawniejszy. Ale moim zdaniem to niekoniecznie, dlatego że wynalazkiem amerykańskim, na wypadek gdyby PiS się zaśmierdział, to jest pan Hołownia. Pan Hołownia, dlaczego? Dlatego że jego impresario, tutaj na gruncie polskim, pana Hołowni, jest taki pan Michał Kobosko. Pan Michał Kobosko, zanim został impresarą, on się trzyma w cieniu, tam czasami się tylko wychyla na światło, trzyma się w cieniu. Pan Kobosko, zanim został impresariem tutaj pana Hołowni, to był członkiem takiego bardzo wpływowego think tanku waszyngtońskiego, Rada Atlantycka. Tam są w tej Radzie Atlantyckiej generałowie z Pentagonu, są bezpieczniacy, są ten cały, no, Goldman Sachs są i tak dalej. No i pan Kobosko między nimi. Tam eksperci są, tam między innymi Daniel Fried, taki wysoki urzędnik Departamentu Stanu, który projektował transformację ustrojową w Polsce, potem nawet był ambasadorem amerykańskim w Warszawie. No i pan Kobosko zrezygnował na tydzień przed tym powrotem do Polski, zrezygnował z uczestnictwa w tym think tanku, no i zajął się panem promowaniem pana Hołowni. Także to jest, proszę pana, Amerykanie nie będą, jakby PiS się zaśmierdział, albo naczelnik państwa by się przeziębił, to Amerykanie nie będą wtedy się rozglądać, kogo tu mają za przyjaciela, żeby nam przedstawić jako jasnego idola, w którym mamy się zakochać. Tylko już mają go zawczasu przygotowanego.